3 maja radością wiosenną wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał, sztandarami biało-czerwonymi umaiła się Rzeczpospolita. Rozpłynęła się pieśń radosna, głośnym echem po ojczystym kraju. Witaj, witaj, majowa rocznico. Pamiętamy 3 maju. Zapraszamy zespół. Mazurkiem 3 maja powitał Państwa zespół operetkowy BELCANTO pod kierownictwem artystycznym pani Olgi Romaszko-Niewiadomskiej. Nasz dzisiejszy koncert nosi tytuł Perełki muzyki polskiej. Prowadzić będą Bożena Sikorska, Tadeusz Kowalczyk. Rozpoczynamy utworem Wiosna Fryderyka Chopina ze słowami Stefana Witwickiego. Zaśpiewa Elżbieta Chojecka. Prosimy. Piosenkę chorążego z pierwszego aktu opery hrabina Stanisława Moniuszki ze słowami Włodzimierza Wolskiego wykona Krzysztof Hołyńczuk. Bardzo proszę. Teraz nasza młodzież. Zosia Turek, uczennica Dymitra Romaszka. Wykona poloneza G-moll, opus pośmiertne. Prosimy Zosię Turek. Uczcie się, dzieci nasze, nucić tę pieśń wraz z nami, ażeby wnuki nasze, wasze śpiewały ją wiekami. Pieśń wieczorną Stanisława Moniuszki ze słowami Ludwika Kondratowicza wykona Alicja Mieszawa. Prosimy. O nocny dniu radości, dniu wesela, jak szeroki polski kraj. Niechaj okrzyk w niebo strzela, wiwat, wiwat 3 Maj. Arią z kurantem z oper Straszny Dwór Stanisława Moniuszki zaśpiewa Ignacy Olszewski. Bardzo proszę. Thank you. Kim Ganomrad, uczennica Dymitra Romaszko, wykona Nocturne C-dur, opus 9, numer 2, Fryderyka Chopina. Prosimy.